wskaże mi skrytkę. Musi coś zasilać. Kolejny generator. Sprawdźmy, dokąd prowadzi. Ło! Chyba jest problem z prądem. Moje sieci z łatwością przewodzą prąd. Otwarta. Skąd on bierze te pomysły? Posłałeś mnie po swoje rzeczy, a nie wspomniałeś o laserach! No i jest. Łatwizna. Kolejne zabezpieczenie. Drzwi są wzmocnione, sterowane elektryczną nakładką. To nie ten. To nic nie dało. Jeden generator już działa. Na wszelki wypadek przyda się więcej mocy.
widzisz, majok ma się nieźle, jednak rośnie zbyt wolno, by wpłynąć na produkcję żywności. Chcielibyśmy stworzyć hybrydę z bardziej wydajną rośliną. I przyda nam się twoja pomoc. Maniok zbyt wolno się rozwija, tak? Lepiej udam się do ESU. Tamtejsza profesor odkryła nową odmianę, która rośnie jak na drożdżach. Będzie z niej świetna hybryda. Ich rzadka odmiana azjatyckiego manioku rośnie jak szalona. A ja potrzebuję raptem jednego liścia, by je złączyć. Profesor zawsze skupia się na praktycznych zastosowaniach. Na pewno z przyjemnością zgodzi się na współpracę. O nie. Nie. Ktoś ukradł maniok? Muszę dopaść złodziei, zanim się wymkną. Może w powietrzu unoszą się jeszcze resztki pyłku. Jest! Dobrze, że ta roślina jest wiatropylna. Wypuszcza tyle pyłku, że wyraźnie widzę trasę złodziei. Zobaczmy, dokąd się te maniokokrady udały. Dobrze, że nie mam alergii na te pyłki. To totalny zbieg okoliczności. Nie ma mowy o żadnej alergii. No i jest. Tyle tu ochrony, jakby chodziło o gwiazdę roka. To po co właściwie pilnujemy fikusa? To powinno zapewnić maniok, który będzie rósł szybko i dawał porządne plony. Lepiej, żeby ta roślina tu pozostała, dopóki ESU nie wzmocni ochrony swoich szklarni. Dzięki tym nowym hybrydom, Feast będzie... Zaczynam to ogarniać. Chyba wciągnę tę rurę wyżej. Znalazłeś skrytkę przy starej stacji. Tam jest. Bez problemu to przesunę. Thank you.
sieć utrzyma koło w miejscu. Nie ukryjesz się. Jest. Chyba muszę to przesunąć gdzieś indziej. Sporo ich już otworzyło. Chętnie skorzystam. Może w mieście powinienem mieć pajęcze skrytki. Żeby to wciągnąć, muszę mieć lepszy kąt. Znów lasery. Wujek oglądał za dużo filmów szpiegowskich. Brawler nie mógł omijać tych laserów bez ich wyłączania. Coś tu musi dezaktywować te lasery. Mam cię. Tak jest. Panel da się wyciągnąć. Skrzynka z bezpiecznikami? Chyba czas użyć prądu.
dziewczynka. Kolejna. Wuje Karon pewnie ustawił limit czasu. Muszę odpalić każdą skrzynkę, nim minie czas. Miał tutaj skrytkę. Służyła ta skrytka. To przecież plany mojego bloku. Chyba nie planowałby tam napadu, nie? Muszę szybko wracać do domu.